Etiopia. To co, witamy się. Cześć. 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 Dzisiaj po długiej przerwie spowodowanej A. wyjazdem. B. brakiem internetu. Nie mamy piaku. Już nie mamy, ale mieliśmy przez jakiś czas, prawda? Tak. No. Pozdrawiamy Orange. Cześć. No cześć. Mamy dwie, trzy paczki mamy. Albo zrobimy to w jednym filmiku, zobaczymy co tam. Tam wiecie, są paczki. Tak? Ale tamte już otwieraliśmy, wiesz? Tak. Dzisiaj mamy dwa zaległe loot crate'y i mamy kolejną paczkę od cioci z Ameryki, więc... Nie od cioci Ameryki. A skąd jest ciocia? Ciocia Ania, nie Ameryki. Ciocia Ania, nie z Ameryki, tak jest. Dobra, to otwieramy pierwszą paczkę. Jest to paczka, jak już wspomniałem, Loot Crate. Z miesiąca... To daję ci tanie. To jest Citroen. W sensie, że to. Dobra, otwieramy? Tak. Otwieramy paczkę. I zrobimy tak, żebyś nie widział, co jest w środku. Dlaczego? No bo to ma być niespodzianka. Czyli otworzymy to w ten sposób i będziemy losowo... Nie patrz, nie zaglądaj. Będziemy losowo wybierać różne śmieszne rzeczy. Ja będę wyciągał, a ty będziesz mówił, czy to są fajne rzeczy, czy nie. Dobra? Tak. Taką sobie zrobimy, nie wiem, kufer niespodzianek. Tak. Uwaga, wyciągam pierwszą rzecz. No powiem tak, no to się... Nie, sorry, nie pamiętam jaki był temat tego, ale spróbujemy jakoś dojść do... A co to jest? Kolego, to są skarpetki, proszę ja ciebie. I to są skarpetki z South Park. Myślę, że gdyby mamusia miała taką nogę, to by się ucieszyła. Chociażby to nie wygląda na duże. Ale są świetne. A tam? Naprawdę, słuchajcie, fajna rzecz. A kojanie? No poczekaj, przecież musimy o tym opowiedzieć. A więc mamy, to można było dostać też w tej serii, Loot Wheel. No, ale dostaliśmy to w Loot Crate'cie. Spróbujemy dojść do tego, z czego, jak się nazywała, jaki był temat przewodni paczki. Na razie mamy skarpetki, które są fajne. Dobra, zobaczmy co jeszcze jest w paczce. O, co to jest? Jego paka. Co to jest? To jest jego paka. To jest multitool. Tak, ci to jest... Karabinek. Tak. Ci to jest jego paka ma. To jest z gate, ale ja nie wiem co to jest gate. Być może jestem ignorantem, ale tam nie wiem, gra? Gra? Nie wiem. Nie wiem co, ale to co to jest? A czyli skarpetka? Skarpetkę tutaj mam. A to opowiem. Czyli mamy skarpetkę, karabinek. Muszę sprawdzić co to ten gate. W środku mamy jeszcze paczki. Znaczy, przepraszam, kartki. No poczekaj. Tutaj, że można zaoszczędzić 10%, bla, bla, bla. Fajne. No, i ostatnia rzecz. Bardzo uboga paczuszka, jeżeli chodzi o sztuki. Ja już podejrzałem. No to teraz wyciągamy? Tak. Pokażmy tam do kamery. Co to jest? Tam... Tak, tu jest X-Men. Figurka X-Mena, która mam już. Jest, no to w ogóle jakaś inna figurka, sygnowana Marvelem, Metal z Diecast. I ona rzeczywiście jest metalowa, bo... Jest
Ciężka rzecz, ciężka. Nie to wiem, jest czy teraz. Moja no, ładnie o. A jak ja mam ciopcie piłkę? Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Taka paczuszka. A to? A tak wygląda pudło w środku. I czekajcie, co tu jest? Łabadabadabdab. No dlaczego nie było nic z... Zara, w ogóle ja nie wiem, co to za paczka jest. 13 marca wysłana. Nie wiem, co to jest. Nie, nie mam pojęcia. To może jakiś dodatek jest, bo to, jeżeli to jest normalny lootcrate, to słabo. W sensie mała paczka. Teraz mamy, jeżeli dobrze liczę, no to to jest maj. Loot crate z maja. Tutaj można to otworzyć, poprzednie też można, nie, nie można było, a fajne, takie, że w sensie, że chyba niespodzianka, jakiś mystery box czy coś, nie wiem. Opłaci mi. No otworzymy, ale tak, że tak powiem, jak ludzie, po standardowemu i dalej bawimy się w to, że nie wiemy, co wyciągamy, co? No wiemy. No zrobimy sobie znowu pudło niespodzianek. A bo bom 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 bom. Coś szeleści? Co ja mam za to? Za to. Uo, przypinka. Nakiota, tutaj ciocie pilki. Tak, to jest puchar, loot crate. Ja już, a tam kolejna. Taka przypineczka. Zobacz, fajna czy nie? No fajna. Fajna. A jest ciota. No nie, nie szukamy dalej, co tam jeszcze jest. Dam, 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 dam. O! Co ja tutaj mam? Co ja tutaj wygrzebałem? Co to jest? A co tam to jest? No ja nie wiem. Wow! No i to jest fajne, jeżeli... Właśnie, to... Patrzcie, czekaj, pokażemy. Zaraz sobie zobaczysz. To jest mapa z Zeldy. Chcesz zobaczyć? Już ci teraz winę, poczekaj. Bo to chodzi o to, wiesz, żeby też tego nie pomieć za bardzo. Wow. I co, fajowa? Ciepa. Fajna? Świeczniku i to tylko i tylko. Słusznie prawisz. I to cięciki. Dokładnie tak trzeba zrobić. Kto grał, ten wie. Ja wiem. No ty wiesz, bo ty jesteś... Ja to jesteś fanem, tutaj, jesteś fanem Nintendo, tak? Tutaj, jesteś fanem Pana Mario? A tak. I tam przylakujowa tak. Taki się nikuje. A, dobra, dobra. No to co? Sprawdzamy, co tam jeszcze jest. Jakaś kartka znowu. Bum, 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 bum. Oj, oj, oj. No nic, no to jest reklama o tym, co można dostać, jak się zamówi inne rzeczy z Loot Crate, w których są jakieś zabawki. No dobrze, co my tu... O, o, o. O? Co to? Nie wiem. Biecie! To jest... Co tutaj nam... Napisali mi, że jest to... Jakieś 6... kartek pocztowych z kopertami. A tutaj? No, zaraz otworzymy, co tam jest dalej. Poczekaj. Dobra. Słyszysz, jak tam Kostuś płacze? No ty zobacz. Czemu Kostuś płacze? Nie wiem, bo ty tęskni za tobą. No może tęskni. Uwaga, uwaga. Co to? Kasuja! Koszulka! I... Ale koszulka... Co jest na tej koszulce? Ja muszę wiedzieć. Ja też. Tańcowen! Co to jest? To jest tańcowen. Nie proszę ja ciebie, to jest Thanos. Nie ja przez ostatni czas powtarzałem sobie, przepraszam, że Cię Ignacy tak zasłaniam, tak spróbuję zrobić. Przez ostatni czas
Powtarzałem sobie, że Marvel jest spoko, ale a nie, żeby tutaj, się tak jakoś bardzo tym... Tutaj. No, ostatnia rzecz na koniec zostawiliśmy. Chyba ostatnia, nie wiem. No, Marvelem niekoniecznie się tak jakoś bardzo jaram, bo... Jeśli się opatrzyć. Bo nie. Ale poszliśmy z małżonką szanowną na Infinity War. No Jezu, co tam się nie działo? Co tam się nie działo w tym filmie? Naprawdę, to super rzecz, polecam. Od tej pory robimy sobie przypomnienie całego filmowego uniwersum Marvela. I lecimy z resztą, co tam nam się przypomnie. No a ja dodatkowo komiksy standardowo odświeżam. Dobra, to tyle w temacie koszulki, która nam spadła. Powiem, fajnie to zrobiłem, popatrzcie jeszcze raz. No super, no fajna rzecz. Dobra, i ostatnia rzecz z paczuszki. Jesteś ciekaw? Tak. Ta. Co to? Gwiazdy. Proszę ja ciebie, to jest Frodo. To co, Frodo? To jest Frodo Baggins. A to patrzymy? A to jest X-Men. Kto jest fajniejszy, Frodo czy X-Men? No, X-Men. I Frodo. Ale to jest X-Men, a to jest Frodo. To który jest fajny? Oba są fajni. Tak. Obaj są fajni. Dobra, to pokażemy jeszcze, jak wygląda Frodo z mini Epix. Nie wiem, dobrze naostrzyło. Dobrze naostrzyło. No i fajnie. I mamy tutaj oto Frodo. X-Mena. To mi daje do myślenia, które figurki... I mam X-Mena. I X-Mena z poprzedniej paczki. Tak. No i co? Ta paczuszka już jest taka fajna, nie? Taka ładna. Na chwilę przerwałem subskrypcję, bo się wkurzyłem przy poprzedniej paczce. Ale myślę, że wrócimy do tego. No to papa. Już się żegnamy? A po mnie. Nie no, żegnamy. Chciałem tylko powiedzieć, że chyba dalej będą przychodzić te paczki do nas. A ja też chciałem powiedzieć. No to powiedz coś. No te paczki wakuje jakieś takie, no. Takie dzienne. Piekają. I tam są taka babci i biegają i piekają. Nie rozumiem, o co ci chodzi, ale to ciekawa rzecz. Ciekawa. No dobra, to pożegnamy się? Nie. Ja się żegnam. Cześć, do następnego razu. W następnym odcinku będzie coś pewnie też fajnego, ciekawego. Tak. No to na razie. No to na razie.